Witam Was serdecznie, z tej strony Bogdan, serwis testowy MediaTester. Zaprezentuję Wam funkcjonalność radia FM w smartfonie Alcatel One Touch Pop C5. Aby uruchomić radio jak w każdym innym smartfonie, no prawie każdym, bo są takie, które nie wymagają, trzeba podłączyć słuchawki albo te z kompletu, które dostajemy, słuchawki, zestaw głośno mówiący, przepraszam, zestaw słuchawkowy, albo dowolne słuchawki, jakiekolwiek sobie użytkujemy z końcówką 3,5 mm, czyli popularny jack. Żeby włączyć radio, wystarczy przejść do menu. Dwa razy przejdźmy sobie w prawo, znajdźmy opcję radio. Gdy je uruchomimy, od razu zostaniemy poinformowani, że słuchawki służą jako antena radiowa. W związku z tym słuchawki trzeba podpiąć. Wystarczy oczywiście przejść dalej, podłączyć słuchawki. I jak słyszycie, radio już działa. Akurat w tym momencie jest włączona opcja głośnik, dlatego słyszymy w głośniku. Jak dobrze słyszeliście, głośnik działa rewelacyjnie. Wystarczy sobie tutaj przejść u góry po prawej stronie do menu i w tym menu możemy sobie wybrać tryb audio i wybrać słuchawki. Jeżeli tak sobie wybierzemy, w tym momencie dźwięk będzie leciał oczywiście w naszych słuchawkach. Ok, następna opcja, jaką mamy tutaj do wyboru, podaj częstotliwość. Możemy oczywiście ręcznie sobie wybrać jakąś częstotliwość radia, jaką chcemy znaleźć. Następną opcją, jaką tu mamy, szukaj. Możemy sobie szukać kanałów automatycznie. Wystarczy sobie tą opcję znaleźć i powinno wyszukać nam wszystkie dostępne radia i zapisać je w liście. Ja tu anuluję tą opcję, przejdźmy dalej. No to jest ta lista, 18 już znalazł w tym krótkim czasie. Następną opcją jest RDS. Ja sobie tu ściszę. RDS, czyli informacja o kanale, która się pojawia tutaj w jednej linii. I alternatywna częstotliwość można sobie włączyć, czyli jeżeli na przykład nasza częstotliwość się zgubi, to będzie szukał dla tego samego radia, dla tej samej stacji alternatywnej częstotliwości. Następna opcja, nagraj z radia, czyli możemy sobie po prostu nagrać to, co w radiu leci. Jest to bardzo fajna funkcja, powiem Wam szczerze, chyba i nie spotkałem się jeszcze z nią nigdzie w żadnym smartfonie. Gdy chcemy sobie po prostu jakąś audycję nagrać, to możemy to zrobić, jak widać. Oczywiście nie możemy tego nigdzie udostępniać, bo naruszylibyśmy prawa autorskie. Następna rzecz, co tu jeszcze możemy sobie zrobić wstecz. Oczywiście mamy opcję też zakończ. Tu możemy sobie radio wyłączyć. Tu możemy sobie radio włączyć w dowolnej chwili. Dźwięk oczywiście leci w słuchawkach. Tutaj mamy listę kanałów, jakie mamy. Gdy jakiś kanał nam odpowiada, możemy go dodać do ulubionych, edytować nazwę lub po prostu usunąć z listy. Tym guzikiem tu z boku, prawo-lewo, zmieniamy sobie zapisane kanały, a tutaj po prostu szukamy następnej stacji, poprzedniej stacji dostępnej. Czy coś jeszcze? Myślę, że i tu mamy szukajkę jeszcze, czyli możemy szukać kanałów, ale to nas nie interesuje. I zobaczmy jeszcze, co będziemy mieli, gdy klikniemy sobie guzik tutaj na dole menu w naszym smartfonie. Tu mamy wszystkie te same opcje, które mieliśmy klikając tu. I na końcu oczywiście możemy zakończyć. Tak więc jak widzicie, radio funkcjonalne z możliwością nagrywania, RDS jest, alternatywne stacje można wyszukać i wszystko działa bez problemu na słuchawkach lub w wbudowanym głośniku, który jest bardzo głośny i bardzo wyraźny. Myślę, że to wszystko. Jeżeli macie jakiekolwiek inne pytania względem tego smartfona, pytajcie pod filmem. A w tym momencie zapraszam Was do subskrypcji naszego kanału MediaTester na YouTube oraz polubienia naszego profilu MediaTester na Facebooku. Trzymajcie się.